Czy można pięknie wyglądać, bardziej ponętnie, bez drogich i inwazyjnych operacji plastycznych? W dzisiejszym filmiku przypomnę paniom, wszystkim nam, przypomnę kilka spraw, o których być może w natłoku życia, pędzie życia, zapominamy. Kilka prostych zasad, które sprawią, że wszyscy, obojętnie czy jest to mężczyzna czy kobieta, będziemy piękniejsi, bardziej ponętni, bardziej przystępni. Wszyscy dobrze wiemy, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko jeden, jedyny raz. I oczywiście naukowcy też o tym przypominają, że pierwsze wrażenie jest kluczowe w poznaniu nowych osób. Więc co zrobić, żeby te pierwsze 10 sekund sprawiło, że znajdzie nas książę z bajki? Po prostu trzeba się uśmiechać. Coraz rzadziej ludzie się uśmiechają. Są przemęczeni, zabiegani, zmęczeni, zdenerwowani. Ale nie zapominajmy, że piękny uśmiech zawsze, ale to zawsze dodaje uroku. Poza tym, jeżeli nawet rozmawiamy przez telefon, to również uśmiechajmy się, ponieważ nie wiem, jakim cudem to działa, ale kiedy się uśmiechamy, to druga osoba po drugiej stronie słuchawki jakimś cudem wie, że my się po prostu uśmiechamy i że jesteśmy szczęśliwi. Tak to działa. To jest niestety psychika, więc zawsze, ale to zawsze starajmy się, zwłaszcza w pierwszej rozmowie, zawsze, ale to zawsze uśmiechać. Na co jeszcze ludzie zwracają w tych pierwszych 10 sekundach? Oczywiście na oczy. Więc jeżeli jesteśmy niewyspani, zmęczeni, przepracowani, to również ta biała część naszego oka, okalająca naszą piękną źrenicę zieloną, brązową, niebieską czy czarną, jest żółta. I to niestety sprawia, że nasze oczy nie błyszczą. Więc pamiętajmy, że możemy sobie pomóc i na przykład używać krople. Tyle, że również pamiętajmy, że jest to wyrób medyczny, więc zawsze trzeba się zgłosić do lekarza i przy okazji pamiętajmy również, że nie można go używać zbyt często. No przypuśćmy na wielkie wyjście czy na randkę. Co najważniejsze, trzeba po prostu się wyspać i wtedy nasza skóra, oczy, a także uśmiech będzie promienny. A co jeżeli chodzi o uśmiech? No żeby był uśmiech piękny, trzeba mieć również i ładne zęby. Aby mieć ładne zęby, to trzeba o nie dbać i systematycznie chodzić do dentysty. Medycyna estetyczna zębów również się coraz bardziej rozwija i można również zęby wyprostować. Już nikt nie wstydzi się nosić aparatu, nawet w wieku późniejszym, w wieku dojrzałym, również coraz częściej osoby dojrzałe noszą aparaty, aby wyprostować zęby. No i co najważniejsze w uśmiechu? Biel zębów. Nie wszyscy możemy sobie zęby wybielić. Ja na przykład mam bardzo wrażliwe szkliwo i żaden dentysta się nie podejmuje. Ale przecież możemy sobie pomóc i myć regularnie zęby. Tak, wiem, to jest może śmieszne, że ja tak przypominam, że trzeba myć i szanować zęby. Ja znam osobiście kilka osób, które nie myją zębów. Naprawdę nie myją zębów i całe życie nie myły zębów. Więc przypominam, że zęby myjemy przynajmniej 2 razy, a jeżeli mamy ciasne uzębienie, tak jak na przykład ja, to jeszcze nie zapominamy o nitkach dentystycznych, aby zęby dokładnie wyczyścić. No a przy okazji dbać o ich higienę, no i co najważniejsze, o świeży oddech. Tak, oprócz tego pięknego białego uśmiechu trzeba mieć jeszcze w miarę, żeby osoba z nami rozmawiająca nie była cały czas na wdechu. No właśnie, starajmy się mieć w miarę świeży oddech, żeby nie odstraszać osób, które z nami rozmawiają. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o uśmiech. Często zapominamy, my kobiety, że możemy użyć piękny kolor czerwieni i na przykład mieć pięknie wymalowane usta. I nie mówię tylko o czerwonych ustach, ale ogólnie, czy to będzie różowy czy brązowy kolor. Tyle, że pamiętajmy, że kolor pomadki musimy również dobrać do kolorytu skóry. Ja osobiście nie czuję się dobrze w czerwonych ustach. W młodości tak, ale teraz, kiedy moje rysy się zmieniły,
No niestety nigdy nie młodnieje, więc moje rysy również dostały ostrości. O, tak, moje rysy są bardziej ostre. I wąskie usta, które ja posiadam, niestety wąskie usta plus czerwony kolor sprawia, że mnie się osobiście ja w czerwonych ustach nie podobam. Ale przecież nie musimy używać tylko czerwieni. Możemy na przykład użyć koloru bordowego lub przypuśćmy tak jak ja różowego. Musimy ostrożnie wybierać kolory brązowe, ponieważ niektóre odcienie koloru brązowego w pewnym wieku, mówię tutaj o dziewczynach dorosłych, może sprawić, że nasze zęby będą wyglądały na ciemniejsze. I to już też usłyszałam od wielu makijażystek, że szczególnie z kolorem brązowych i tych odcieniach nude musimy bardzo ostrożnie dobierać i wybierać odcienie koloru brązowego. No i oczywiście te super ciemne usta, czyli oberżynowe i czarne, również mogą sprawić, że nie będziemy wyglądały korzystnie i to będzie na odwrót. Będziemy chciały osiągnąć efekt wow, a niestety nie będzie to efekt wow, tylko będzie to efekt wow! Przerażające. A co jeszcze do pierwszego wrażenia? Jeżeli już mamy piękny uśmiech, pomalowane usta, czyste zęby, jeszcze w dodatku piękne, mieniące się, błyszczące oczy, to dobrze by było, abyśmy nawiązywały kontakt wzrokowy. To jest bardzo ważne. Nie uciekajmy wzrokiem. Wiem, że dużo osób, zwłaszcza kobiet, się wstydzi. Takie są troszeczkę... Nie czują się pewne tak patrzeć prosto w oczy, zwłaszcza obcemu mężczyźnie czy człowiekowi, ale no niestety trzeba pokonać tą barierę i od czasu do czasu przynajmniej popatrzeć prosto w oczy. No i tu dochodzimy do kolejnej sprawy. Właśnie ten kontakt wzrokowy. Dzisiejsi ludzie najczęściej mają głowę spuszczoną i piszą coś w telefonie zamiast... Przypuśćmy, siedząc w tramwaju czy w autobusie, rozglądnąć się po zebranych w środku transportu publicznego i nawiązać kontakt wzrokowy, ewentualnie się uśmiechnąć. Kiedy mamy głowę spuszczoną i cały czas coś piszemy albo oglądamy w telefonie, to stawiamy sobie mur. A przecież tego nie chcemy, bo po co mamy stawiać mury? Lepiej je burzyć lub obchodzić i wtedy mieć piękny kontakt z ludźmi. No a co najważniejsze, jeżeli mamy kontakt z ludźmi, również zdobywamy nowe przyjaźnie, możemy również zdobyć nowe, głębsze przyjaźnie, a przecież to też jest bardzo ważne. Być może poszukujemy na przykład kandydata na chłopaka. Więc jeżeli piszesz i masz głowę w telefonie, to raczej wątpię, żeby akurat chłopak patrzył od dołu, jak ty wyglądasz i w dodatku jeszcze był tak zdesperowany, że chciałby się z tobą spotkać, jak ty stawiasz wysoki mur. Mówiłam o czerwonych ustach, ale również super seksownym i kobiecym kolorem jest czerwień i nie tylko na ustach, ale również i na ubraniu. Podobno przeprowadzono badania i postawiono dwie kobiety, jedną w czerwieni, drugą w niebieskościach i mężczyźni częściej wybierali kobietę w czerwonej sukience, jak to się mówi, lady in red, ponieważ czerwień kojarzy się z władzą, przebojowością i seksualnością. Więc jeżeli tylko lubimy kolor czerwony, dobrze czujemy się w kolorze czerwonym, to starajmy się przemycić przynajmniej jeden element. Czy to będzie berecik, czy to będzie czapeczka, czy to będzie apaszka, czy buty, czy rękawiczki, a może płaszczyk, a może sukienka. Coś czerwonego dobrze mieć przy sobie, bo czerwony sprawia, że kobiety są bardziej ponętne dla mężczyzn. Mówi się również, że brwi są oprawą dla oczu i jest to zupełna prawda, tyle że pamiętajmy, że zbyt ciemne brwi mogą sprawić, że ta rama się troszeczkę zmniejszy. Tak, kolor brwi starajmy się dobierać do swojego koloru, naturalnego koloru włosów. I nie przesadzajmy z grubością i z ciemnym kolorem, bo to naprawdę nie dodaje nam uroku. Brwi ładnie utrzymane, wypielęgnowane, zawsze się sprawdzają i zawsze ładnie wyglądają, ponieważ podkreślają, zwracają uwagę patrzącego na nas. I tutaj akurat ja jestem przeciwieństwem, proszę na mnie nie patrzeć, ja się prywatnie bardzo źle czuję w mocnych brwiach,
w mocnym kolorze brwi, więc ja tutaj jestem akurat złym przykładem, ale tylko dlatego, że ja osobiście źle się czuję. I tu przechodzimy do następnej rzeczy. Zawsze, ale to zawsze ubierajmy rzeczy, które są kompatybilne z nami. Zawsze, ale to zawsze wybierajmy makijaż, przynosi nam pożytek, czyli wyglądamy bardzo ładnie, który podkreśla naszą urodę, nasz koloryt skóry i lubimy ten makijaż. Nie, jakby to powiedzieć, nie przesadzajmy w żadną stronę, bo jeżeli my się źle czujemy w ubraniu, czy w makijażu, czy we fryzurze, to nic nie będzie ani z seksualności, ani z lekkości bytu, ani z romantyzmu, ani z humoru. Nie, zawsze, ale to zawsze wszystko róbmy zgodnie ze swoim charakterem. Kolejna rzecz, która doda nam powabności, urody i kobiecości, to szpilki. Tak, wiem, bardzo rzadko teraz dziewczyny młode chodzą w szpilkach. Szpilki wręcz odchodzą w lamus. Wszyscy bardzo chętnie wybieramy płaskie obuwie, ale niestety szpilki sprawiają, że kobieta po pierwsze jest wyższa, dwa, optycznie szczuplejsza, trzy, nogi stają się dłuższe i bardziej powabne, a pośladki się spinają, przez co pupa jest bardziej wyrazista. Więc jeżeli tylko możecie i lubicie chodzić w szpilkach, to oczywiście zachęcam. A jaki kolor szpilek? No oczywiście czerwony, ale poważnie, jeżeli nie wstydzisz się chodzić w czerwonych szpilkach, to oczywiście nie musisz wybierać tak rzucającego się w oczy koloru, ale naturalny kolor, najbardziej zbliżony do kolorytu twojej skóry na nogach, będzie jak najbardziej wystarczający. Przy czym taki kolor neutralny bardzo łatwo później połączyć z resztą garderoby. Jeżeli nie kochasz szpilek, to przynajmniej posiadaj jedną parę w kolorze neutralnym, wtedy po prostu łatwiej będzie zmontować ten kolor szpilek do twojej garderoby. To było tych takich najprostszych przypominajek, o których każda kobieta wie, ale tak jak mówię, czasami patrząc na kobiety, to wydaje mi się, że chyba zapomniały o tym, że na przykład jeżeli mają wąsy, to trzeba je usunąć, albo na przykład włoski na brodzie, takie wiecie, odstające długie włoski, to też dobrze by je było wyrwać pensetą, czy woskiem usunąć, czy ewentualnie udać się do kosmetyczki i zrobić usuwanie włosów laserowe. To również dodaje kobiecości i seksapilu. No i przechodzimy do operacji plastycznych. Tak, operacje plastyczne są bardzo popularne, ale nie rozwiązują wszystkich problemów, ponieważ jeżeli chcesz wyglądać jak lalka Barbie albo jak Ken, to znaczy się, że najpierw musisz sobie, brzydko mówiąc, posprzątać w głowie, a dopiero robić później operację. Ale są niektóre zabiegi, nie mówię o tych super inwazyjnych, są takie mniej inwazyjne, na przykład, gdzie możemy usunąć znamiona. I tutaj bardzo zachęcam, ja również jestem przykładem, przez wiele, wiele lat miałam znamiona i to w takich miejscach newralgicznych, i te znamiona nie dodawały mi uroku, ponieważ to już były takie chorobowe znamiona. Zdecydowałam się wreszcie je usunąć. Owszem, troszeczkę mnie to kosztowało, ale jestem bardzo zadowolona. Blizny, które zostały po znamionach, są na tyle niewidoczne, że nie przeszkadzają mi, chociaż są na twarzy. I naprawdę zachęcam, żebyśmy sprawdzały znamiona, kontrolowały je i jeżeli jest tylko możliwość, usuwały je, zwłaszcza te na twarzy, bo te na twarzy wyjątkowo mogą sprawić, że stracimy poczucie wartości. Te wszystkie rzeczy, znamiona, czy jakieś niedoskonałości naszej skóry, czy w ogóle naszej budowy, sprawiają, że w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy narażone na hejt z każdej strony, czujemy się gorsze. Czujemy się, nie czujemy się pewne. Nasza samoocena jest bardzo niska. Więc zachęcam, jeżeli tylko można sobie w jakiś sposób pomóc, łatwiejszy, czy jakiś troszeczkę bardziej, czy nie super kosztowny, to ja zachęcam, aby jednak to zrobić. Wtedy nasza wewnętrzna siła, samoocena i chęć życia, i radość z życia natychmiast się powiększa i my jesteśmy po prostu pewne siebie, jesteśmy seksowne, roztaczamy czar i uwodzimy wszystkich, na przykład
przykład pięknym uśmiechem, kiedy wreszcie zdecydujemy się iść do dentysty i na przykład wprawimy sobie zęby. Bo również znam takie osoby, które przez całe życie nie miały zębów i wreszcie w wieku bardzo dojrzałym zdecydowały się wstawić sobie przednie zęby, tak, przednie zęby. I teraz przechodzimy na koniec do takiego najbardziej spektakularnego, w moim przypadku, punktu. Osoby, które mnie oglądają, dobrze wiedzą, że ja oryginalnie mam włosy spięte w warkocz. I tutaj właśnie dochodzimy do kolejnej bardzo prostej sprawy. Jeżeli tylko jest możliwość, to starajmy się zmienić fryzurę. Ja jestem przykładem, że tu jest akurat peruka, ale że zmiana fryzury może bardzo, ale to bardzo odmłodzić, zmienić nasz wygląd. Co więcej, my zupełnie czujemy się odświeżone, inne i bardziej wesołe. Jeżeli ktoś nam proponuje, słuchaj, a może ty byś jednak z tej blondynki zrobiła się brunetką, to zastanówmy się przez chwilę, bo być może koleżanka ma rację. To, że się urodziłyśmy blondynkami, to nie znaczy, że jako brunetki rude, nie wiem, w śliwkowym kolorze czy w kolorze srebrnym nie będziemy wyglądały lepiej. Bądźmy zawsze otwarte na nowe propozycje, na nowe możliwości i również na to, co nam przynosi świat. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przypomniałam Panią o takich najprostszych kobiecych rzeczach, jak czerwona pomadka i na przykład czerwone paznokcie. Ja zapraszam do kolejnych filmików, no i zachęcam do subskrypcji.